Baza potrzebujących rodzin włączonych do tegorocznej edycji programu Szlachetna Paczka została otwarta. Każdy może zostać darczyńcą i spełnić marzenia osób potrzebujących. Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, w ramach którego do najbardziej potrzebujących pomoc trafia już od 20 lat. Jest to program, który opiera się na idei mądrej pomocy, czyli pomagamy rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji, tak jak teraz na przykład przez pandemię, i dajemy im przysłowiową wędkę, żeby odmienili swoją sytuację na lepsze, mają bodziec, przez który wiedzą, że nie są sami. Są ludzie, którzy chcą im pomóc. W tym roku ta pomoc potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek. 2020 rok to rok pandemii, to rok suszy, to rok powodzi. To taki rok, gdzie wiele osób zostało właśnie postawionych przed takim faktem trudnej sytuacji dla siebie. Nie pozwólmy, żeby zostali sami. W minioną sobotę została otwarta tegoroczna baza rodzin Szlachetnej Paczki. Zebrane przez wolontariuszy tysiące historii potrzebujących osób z całej Polski pojawiły się na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Wśród nich są także rodziny z Tarnobrzega, do których dotarło 14 tarnobrzeskich wolontariuszy. Obecnie w Tarnobrzegu włączyliśmy do Szlachetnej Paczki 12 rodzin. 10 rodzin znalazło już swoich darczyńców. Są to osoby prywatne, jak i instytucja, Urząd Miasta Tarnobrzega. 2 rodziny dalej czekają na swojego darczyńcę, także zapraszam serdecznie. Można wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wybieram rodzinę i kliknąć województwo podkarpackie, powiat Tarnobrzeg. Tam można zapoznać się z historią, potrzebami tych rodzin i zorganizować paczkę razem ze znajomymi, firmą bądź szkoły. Również zapraszamy do tej akcji, pomimo tego, że szkoły pracują zdalnie. Jak informuje Sara Kantor, lider Szlachetnej Paczki w Tarnobrzegu, historie rodzin cały czas jeszcze napływają. Wolontariusze po przeprowadzeniu wywiadu zdrowotnego spotykają się z nimi, przestrzegając obostrzeń sanitarnych. Historie rodzin napływają do mnie do początku grudnia. Czyli do początku grudnia, do pierwszego tygodnia odwiedzamy te rodziny, ponieważ finał Szlachetnej Paczki odbywa się 12-13 grudnia. Jest to tak zwany weekend cudów, kiedy darczyńcy przyjeżdżają na magazyn. Magazyn w Tarnobrzegu znajduje się przy ulicy Jachowicza 13. Jest to liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, gdzie przywożą paczki. Teraz w reżimie sanitarnym, czyli darczyńcy mogą być w szkole do 10 minut, odbieramy od nich te paczki i razem z innymi wolontariuszami rozwozimy do konkretnych rodzin. Z uwagi na pandemię ta jubileuszowa 20. edycja Szlachetnej Paczki odbywa się w nietypowych warunkach, dlatego też w tym roku darczyńcy nie będą mogli razem z wolontariuszami i upominkami pojechać do wybranych rodzin.